Bardzo proszę o przedstawienie wyników głosowania przewodniczącą Komisji Sprawiedliwej radną Grzydowską. Bardzo proszę. Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miejskiej w Dzierżgoniu, wybranej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Dzierżgoniu w dniu 19 listopada 2018 roku dla wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu. Komisja Skrutacyjna w składzie Grzegorzka Wiesława, przewodnicząca komisji, Rzemoidzin Rafał, członek komisji, Skiet Andrzej, członek komisji. Stwierdza się, że obecnych na sesji w trakcie głosowania było 15 radnych. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu radni nas... Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu radni zgłosili następujących kandydatów. Pani Kurak Czesława i pani Maczyszyn Lucyna. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Ogółem głosów oddano 15. W tym głosów ważnych 15. Głosów nieważnych 0. Proponowani kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych. Kurak Czesława 10 głosów, Maczyszyn Lucyna 5 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierżgoniu wybrano panią Kurak Czesławę. Podpis Komisji Skrutacyjnej. Pani Grzegowska, Rzemoidzin Rafał i pan Skiet Andrzej. Pozwolę sobie odczytać
rotę ślubowania. Obejmując urząd burmistrza Dziedzicza, uroczyście ślubuję, że pochowam wierności prawu, powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Dziedzicza. Dziękuję, ale ja panu przewodniczący też pozwolę sobie odczytać rotę. Dziękuję. Rota ślubowania burmistrza. Obejmując urząd burmistrza Dziedzicza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Dziedzicza. Tak mi dopomóż Bóg. Ponieważ nie mamy takiego punktu w naszym porządku obrad, ale myślę, że to jest dobry moment na złożenie gratulacji, ponieważ... Ja bym najpierw prosiła prosiła pana przewodniczącego, żebym mogła w tym momencie zabrać głos. Proszę państwa, siedli. Szanowni mieszkańcy Dziedzicza, szanowni radni, jest mi dzisiaj niezmiernie miło, że w tak ważnym dniu, jakim jest uroczysta sesja inauguracyjna, mogę być z państwem. Serdecznie gratuluję radnym wyboru, powierzenia tego stanowiska, mandatu, który jest niezmiernie, myślę, ważną funkcją w gminie naszej Dziedzicza. Została powierzona państwu i mam nadzieję, że wspólnie z całą radą uda nam się opracować dla dobra całego Dziedzicza i ze wszystkimi radnymi. Niezmiernie się też cieszę, że w tej radzie zasiadają również osoby, które po raz pierwszy startowały. Liczę na państwa współpracę, ale również liczę na te świeże spojrzenie. W tym miejscu muszę pogratulować przewodniczącemu rady, panu Ryszardowi Świdykowi. Pani oczywiście Czesławie Kura, ale też i w tym miejscu chciałabym podziękować mieszkańcom gminy Dziedzicza za aktywny udział, za to, że oddaliście państwo na mnie głos, za to, że uwierzyliście w nasz projekt, za to, że będziemy dla państwa zmieniać naszą małą ojczyznę. Za to serdecznie państwu dziękuję, ale również chciałam państwu powiedzieć taką rzecz. Wybory się skończyły. Skończyła się kampania wyborcza. Zapraszam wszystkich państwa do współpracy. Nie ma my i wy. Jesteśmy wszyscy razem. Dla dobra tej gminy chciałabym z wami pracować. I zapraszam zarówno radnych, zapraszam mieszkańców, zapraszam również pracowników. Proszę państwa, razem zrealizujemy ten projekt, który przed nami stoi. Nie mówię, że będzie łatwo, bo nie będzie, ale wiem, że on na pewno się przy naszym zaangażowaniu, przy naszej współpracy się uda. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i myślę tak, że damy radę. Proszę raz. Na pewno damy radę. Bardzo prosimy teraz o zabranie głosu przez panią ustępującą, panią burmistrz, panią Elżbietę Domańską. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni goście. Pani burmistrz, serdecznie gratuluję tak zaszczytnej funkcji, pełnienia funkcji burmistrza Dziedzicza. Chciałabym, aby założony program, plany udał się państwu zrealizować dla dobra przede wszystkim mieszkańców naszej gminy. Życzę przede wszystkim wiele sukcesów, zadowolenia, spełnienia tak zaszczytnej funkcji w całej Radzie, także życzę owocnej pracy dla dobra naszej małej ojczyzny w gminie Dziedzicza. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, przepraszam. Dziękuję. Przewodnicząca, to nie da. Przewodnicząca, klucz do bramy naszego miasta. Dziękuję bardzo. I oczywiście oficjalnie przekazuję dokumenty, protokoły zaszczytowe, które są przygotowane przez pracowników, podpisane przeze mnie i przez panią skarbnik do podpisu. Także przez panią przewodniczącą. Dziękuję. Wszystkiego. Zapoznam się i podpiszę. Na pewno. Dziękuję bardzo.
pogratulować naprawdę tego zaufania społecznego, które zostało okazane w tych wyborach. Została to większość głosujących ludzi. Żałuję tylko jednego, że nie podziękowała pani burmistrz, który zostawia pani gminę w znakomitym stanie, co widać na budżecie. Natomiast czego życzę? Czy pani, znamy pani umiejętność walki? Znamy pani umiejętność wyznaczenia sobie celów i osiągania? Jest pani dla nas wzorem, to bez żadnych podtekstów. Natomiast życzę pani, by na koniec 5-letniej kadencji mówiono uczciwa jak Elżbieta Domańska. Wspomniałem wcześniej, nie było tego punktu w porządku obrad, ale myślę, że to jest idealny moment na złożenie gratulacji. Dlatego też z racji tej pełnionej funkcji chciałbym w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z Rady bardzo serdecznie pogratulować pani burmistrz. No i życzyć dużo ciężkiej pracy dla mieszkania. Ja, proszę państwa, obejmując i starając się o urząd burmistrza, doskonale zdawałam sobie sprawę, jaki projekt przede mną. Jestem samorządowcem z 20-letnim stażem, w związku z tym wiem, co mnie czeka. Oprócz tego mam dużo doświadczenia w pracy z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami. Także, proszę państwa, na to, co się zdecydowałam, nie jest to dla mnie nowością. Również posiadam doświadczenie w zdobywaniu środków unijnych. I panie radny Zbigniewie Przybysz, naprawdę dołożę wszelkich starań, żeby rozwój tej gminy za te 5 lat i ten projekt, który myśmy przedstawili, ten program wyborczy, był przez nas zrealizowany. Także dziękuję za jeśli ktoś z państwa miałby ochotę teraz właśnie pogratulować pani burmistrz, bardzo proszę. To jest w trakcie sesji, już podam tutaj sobie. No dobrze, w takim razie, proszę państwa, jeśli pozwolicie, proszę państwa, chciałbym, żeby on... Thank you.
nieoczekiwany dodatkowy punkt naszego posiedzenia wyczerpał nasz porządek obrad. W związku z tym ogłaszam, że zamykam tą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Dzierżgoli. Dziękuję Państwu za przybycie. Szanowni Państwo, jeszcze jedno drobne ogłoszenie przewodniczącego Rady. W tym miesiącu odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie sesji Rady Miejskiej. Po koniec miesiąca otrzymacie Państwo informację, na którym zostaną po prostu wybrane komisje i wtedy zaczniemy pracę. Dziękuję bardzo. Zamykam. Dziękuję.